Jutro w Trzebnickiej Bazylice koncert ksiądz Franciszek Jordan, apostoł bez granic. Dziś duchowny został wyniesiony na ołtarze. Jest on założycielem rodziny salwatoriańskiej, zgromadzenia salwatorianów, które posługuje w Trzebnicy od 1945 roku i sióstr salwatorianych, jak również licznej gałęzi apostołów świeckich, czyli świeckich salwatorianów. Jutro wykonamy bardzo ciekawą muzykę wszechstronną, różnorodną, od baroku, od Vivaldiego, poprzez Mozarta, będzie również Bach, ojciec harmonii. Nie zabraknie światowych premier. Tiziano Bedetti napisał specjalnie Agnus Dei w hołdzie właśnie beatyfikowanemu księdzu Jordanowi, więc wykonamy tę premierę światową, przepiękne dzieło, Agnus Dei. Wykonamy też bardzo dużo duetów Simonelli Conti, to będą niespodzianki. Wcześniej byłem w Polsce, w Sanoku, Katowicach i Sosnowcu z repertuarem z oper włoskich, francuskich i niemieckich. Jestem zaszczycony, że mogę być w Bazylice Świętej Jadwigi. Jestem nią zafascynowany.